Jesteśmy podczas już kolejnego wywiadu, kolejny wywiad przeprowadzany w hotelu, więc w Opalenicy kolejny zespół przygotowuje się i szlifuje formę przed rundą wiosenną rozgrywek 23-24. Tym razem nie pierwsza liga, a druga liga. Ze mną jest trener bramkarzy GKS-u Jastrzębie, niegdyś wyśmienity bramkarz na poziomie ekstraklasy, były bramkarz Wisły Kraków oraz Śląska Wrocław, między innymi Mariusz Pawełek. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. No i na sam start myślę, że możemy zacząć od właśnie Wisły Kraków, gdzie pan święcił najlepsze swoje, można powiedzieć, sukcesy. Ponieważ właśnie Wisła Kraków jest najbardziej kojarzonym klubem z panem i nie jest to nic dziwnego, ponieważ zagrał pan w ciągu pięcioletniej przygody z Białą Gwiazdą 126 meczów, a do tego udało się panu wygrać wraz z Wisłą trzykrotnie Mistrzostwo Polski. Jak dobrze wspomina pan czas spędzony w Białej Gwieździe? No tak jak pan wspomniał, najlepszy okres w mojej przygodzie, karierze, każdy różnie może sobie to nazwać. Fajna przygoda. W całym okresie no, poznałem tu wyśmienitych tam ludzi. Zagrałem ze świetnymi drużynami. No i zdobyłem te właśnie trzy mistrzostwa, dwa wicemistrzostwa i to był właśnie taki podsumowanie całej tej przygody z Wisłą. No właśnie też z paroma nowymi zespołami udało się panu zagrać, co też w tym drugim pytaniu do tego nawiążę, ponieważ jest pan częścią tego składu z legendarnego meczu z Barceloną, jedynym wygranym przez polski klub z klubem z stolicy Katalonii. Dokładnie 26 sierpnia 2008 roku Wisła pokonała Barcelonę 1-0 po bramce Klebera. A w drużynie wówczas Pepa Guardioli grali tacy piłkarze jak m.in. Thierry Henry, Samuel Eto'o czy Andres Iniesta. Ta sama ekipa, która później wszystko wygrała i właściwie wspinała się na sam szczyt w europejskiej piłce. Jak pan wspomina tamten mecz i czy czuje pan, że tym meczem udało się stworzyć kawał dobrej historii? No, wspominam ten mecz, pierwszy wiadomo na Camp Nou. No, świetna atmosfera, teatralna można powiedzieć, bo jednak mecze czy na Bejtarze, Jerozolima, gdzie wiadomo kibice są bardzo, jakby to powiedzieć, głośnie reagują na każde jakby sytuacje na boisku. Tak na Camp Nou było, to wyglądało tak, że dopiero jak była ktoś komuś kanał założył albo była bramka, no to wtedy był aplauz, była radość kibiców na stadionie, ale no, bardzo fajny mecz, super przeżycie. Co prawda w pierwszym meczu przegraliśmy 4-0, można powiedzieć tylko, ale no, do momentu, do pierwszego błędu, który wiadomo popełniliśmy, straciliśmy z tego bramkę właśnie po bramce Thierry albo Eto, teraz już. No to jakoś to wyglądało, potem to się już rozsypało, worek z bramkami. Tak jak wspomniałem przy pierwszym pytaniu, w Wiśle pan grał przez 5 lat, więc miał pan przyjemność pracowania z wieloma wyśmienitymi szkoleniowcami, jak się później okazało. Przede wszystkim wymienię tutaj Dana Petrescu, Adama Nawałkę, Macieja Skobrze, Henryka Kasperczaka oraz Roberta Maskanta. Więc z którym z tych trenerów panu pracowało się najlepiej i który zrobił z nich najwięcej dobrego w Wiśle pana zdaniem? Pan co, od każdego trenera dużo się jakby nauczyłem, jakby wyniosłem w swoją później dalej kontynuowaniu karierę, ale najlepiej mi się wydaje, no nie wydaje się, ale z trenerem Maćkiem Skorżą. Nie dość, że był trenerem, pamiętam w tamtym czasie, to był też taki, można powiedzieć dwa w jednym, psycholog, trener. I co by się nie wydarzyło, zawsze mogłeś na trenera liczyć, porozmawiać na spokojnie. I ja cenię właśnie takiego typu szkoleniowca. Już wiadomo, teraz mogę już po tylu latach już i po zakończeniu, jeszcze tak oficjalnie nie zakończyłem kariery, bo jeszcze kontynuuję, ale w moim macierzystym klubie, ale mogę podsumować, że to był trener, no, z którego, który pomagał, który wymagał, reagował na, wiadomo, daną sytuację.
czy na boisku, czy poza nim. A uważa pan, że trener Skobrza jest obecnie najlepszym polskim trenerem w historii? Śmiem powiedzieć, że tak. Po tym długim pobycie w Wiśle Kraków zdarzyło się kilka niestabilnych lat w pana karierze, bo najpierw przyszedł pan do Konia Sporu i kolejne 3 lata grał pan w 4 klubach, z czego 3 z nich były tureckie. Jak z perspektywy czasu ocenia pan swój wybór? Czy można było wybrać lepszy klub wówczas lub lepsze miejsce do grania w piłkę? I dlaczego nie udało się dłużej panu zagrzać miejsca w kraju nad Bosforem? Ja nie chciałem odchodzić z Wisły Kraków. Chciałem dalej kontynuować tam przygodę, miałem propozycję, ale do tego... W tamtym momencie włodarze, ludzie, którzy zarządzali tym klubem, nie podchodzili do tej sprawy też profesjonalnie. Jeżeli ja wiem, że drugi bramkarz w jakiś tam sposób... Ja mówię o zarobkach, bo ja już miałem też swoje lata, miałem 31 lat i też patrzyłem na rodzinę, patrzyłem na przyszłość. I mogę powiedzieć, jeżeli drugi bramkarz, który nie bronił, zarabiał od ciebie więcej, a nie czułem się gorszy, no to też musiałem już patrzeć na przyszłość, tak? Każdy myśli, że zdobyłem 3 mistrzostwa, 2 wicemistrzostwa i ustawiony jesteś do końca życia. A tak właśnie nie było. Musiałem jeszcze parę lat pograć, odłożyć sobie na, można powiedzieć, tą piłkarską emeryturę. I to był dla mnie na tamten moment najlepsza decyzja, jaką podjąłem, wybierać się do Koni, bo też zostawiłem tam kawał zdrowia. Byłem bardzo szanowany przez te 1,5 roku przez włodarzy i Konia Sporu. Miałem dobrą renomę w Turcji. Mogłem dalej zostać. Już nie chcę do tego wracać, bo nam zabrakło może na czasu i się tutaj rozwodzić, ale tu wszystko zawsze stoi na przeszkodzie menadżer, który swoje też namieszał i mogłem dalej kontynuować, ale coś tam po jego myśli nie poszło, on na tym nie zyskał i na tym cierpią właśnie w takim momencie zawodnicy. Ja wtedy też ucierpiałem, wróciłem do Polski. Zagrałem wtedy w Polonii Warszawa, której też wiadomo, my jako piłkarsko fajnie to wyglądało. Zajęliśmy wysokie miejsce w ciężkim w tym czasie, momencie klubu. No ale mówię, nad Bosforem dostałem później kolejną propozycję do Czajku Rizespor, Beniaminka Ekstraklasy. Zadzwonił do mnie bezpośrednio wiceprezes tamtejszego klubu. No jakby nie zrobił jakiegoś dobrego wrażenia po pobycie w Koni, no to bym nie dostał propozycji rok później, gdzie już byłem bez menadżera, już nie miałem menadżera żadnego na tamten klub, albo miałem podpisaną jakąś tam włączność, ale nie z tym menadżerem, bo były jeszcze 2 opcje do Turcji, ale wybrałem z Rize, no i podpisałem tam wtedy 2-letni kontrakt. No ale to potem już nie chcę się rozwodzić, bo to już jest różnie. Trener nie chciał wiceprezes, prezes, trener nie był za tym transferem. No i potem jest górki się robią. Jak później po tej już przygodzie tureckiej wybrał pan do odbudowy, tak można to nazwać, Śląsk-Wrocław, w którym trochę udało się jednak meczów rozegrać. Zagrał pan w Śląsku 3 lata i były to takie, można powiedzieć, momenty sinusoidalne, bo na początku było bardzo dobrze, 4. miejsce, europejskie puchary, mecze z NK Celia oraz IFK Göteborgiem, ale na sezon było coraz gorzej i Śląsk nie mógł znaleźć się nawet w grupie mistrzowskiej, ponieważ tam jeszcze w tamtym czasie w Ekstraklasie było takie coś jak grupa spadkowa, grupa mistrzowska i Śląsk w tej grupie spadkowej grał już nie walcząc o nic wyżej na koniec sezonu. Jak pan ocenia swój pobyt w klubie z Wrocławia i czy rzeczywiście nie udało się, jakie były powody tego, że nie udawało się grać Śląskowi, na przykład tak jak teraz grają w Ekstraklasie obecnie w tym sezonie? Ja mogę powiedzieć tak, no w Śląsku grałem, tak jak pan wspomniał, 3 lata, były to też bardzo ciekawy okres. Byłem zawodowcem na ten moment i gdybym nie grał, to zawsze chcę oddać jak najwięcej od siebie i grać jak najlepiej dla danego klubu, z którym podpisałem kontrakt. Zawsze tak było w mojej karierze
I tak do tego podchodziłem. I tak jak pan wspomniał, ten pierwszy okres, w którym przychodziłem, no to był taki, no te czwarte miejsce. Była inna drużyna. Była drużyna no, z zawodnikami, którzy na ten okres no, prezentowali wysoki poziom. A później już po tym pierwszym roku, no to wiadomo, oszczędności klubu, sprzedawanie zawodników. Przychodzili zawodnicy, wiadomo, na ten moment jeszcze nie gotowi do tego, żeby grać o najwyższe cele. Tom Hetley odchodził, Marco, Flavio, Seba, Mila, Tomek Hołota, Rafał Grodzicki, no coraz więcej tych chłopaków takich, którzy byli trzonem tego zespołu i ciężko było, te oszczędności. Dlatego ta stabilizacja no, nie była na takim poziomie, jak to wygląda teraz. Wiadomo, wynik swoje robi atmosferę, robi atmosferę na stadionie, robi atmosferę w drużynie. My na ten moment tego okresu takiego, no tej sinusoidy, tak jak pan powiedział, wtedy no ciężko było, bo to później już walczyliśmy w tej grupie spadkowej, ale na ten moment moim zdaniem no nie dało rady wyciągnąć. Też odpowiedni zatrudnieni na ten moment ludzie do klubu, to też to swoje robi, mówię o szkoleniowcach. Nie będę mówić nazwiskami, ale piłka idzie w innym kierunku i trenerzy, wiadomo, poprzez taktykę, dobieranie przygotowania, ale najważniejsza jest taktyka, bo w Ekstraklasie nie jest tylko bieganie, wydolność. Najważniejsza jest tu taktyka, dużą rolę odgrywa właśnie ta taktyka i na ten moment takie roszady z trenerami na krótki okres, wtedy no, było to niepowodzenie, ale utrzymaliśmy się w jednym czy drugim przypadku. Wiadomo, ten okres był dla Śląska w ostatnim czasie ciężki, ale przeszli też taką próbę. Trener Magiera, wiadomo, po pierwszym okresie robił dobry wynik, później został zwolniony, potem znowu wrócił i znowu widzimy, jaki jest tego efekt. Dlatego czasami włodarze powinni się zastanowić nad tym wszystkim, mieć trochę cierpliwości no i dać szansę temu trenerowi, bo widać, że ma wizję, ma ciekawy projekt i tego jest dzisiejszy efekt Śląska, jest w tym miejscu. Mi się wydaje, gdzie na ten moment najlepiej gra w Polsce, bo jest wiadomo na pierwszym miejscu i zasługuje na to. W kontekście właśnie Śląska chciałem jeszcze pana spytać jednego zawodnika konkretnie, z którym pan miał przyjemność dzielić szatnię. Chodzi o Jotę Morioke, bo to był taki zawodnik, który wówczas może nie, że zaczynał trend na Japończyków w Ekstraklasie, ale był takim zawodnikiem, który mocno przyczynił się do tego, że tych Japończyków zaczęto coraz częściej ściągać, a Morioka we Wrocławiu nie był tylko gwiazdą klubu, ale także piłkarzem wyróżniającym się na tle całej ligi. Także zagrał parę meczów reprezentacji Japonii oraz Lidze Europy, później jak ze Śląska odszedł. I co może pan o Morioce jako piłkarzu powiedzieć, jak go pan zapamiętał i czy pana zdaniem jego przyjście do Śląska rozpoczęło tą modę na Japończyków właśnie w naszej lidze, ponieważ coraz więcej się ich pojawia i coraz więcej, większa ilość z nich jest gwiazdami w swoich klubach? Z Riotą byłem w pokoju, także akurat pan trafił tak, chyba że pan się dowiedział od kogoś, że przybywałem. Od nikogo się nie dowiedziałem. Bardzo sympatyczny człowiek, zawodnik, to wiadomo już taka klasa dosyć naprawdę wysoka. Bardzo dbał o siebie, po przebudzeniu zawsze go pamiętam, rozciąganie już z rana, przed treningiem, co prawda brał ze sobą telefon, brał rolery, brał mega, bardzo profesjonalnie podchodził do swoich obowiązków. Miał, to jest inna kultura, ale to co dawał na boisku, to co dawał w szatni, był zawsze uśmiechnięty, był pozytywnie nastawiony, to był inny zawodnik, no, z którymi na przykład później poznam jakiś tam na przykład Japończyka w drużynie, to nie było to samo. To był całkiem inny człowiek i tak jak mówię, pozytywny. Co prawda ciężka kultura, inna kultura jest nasza, inna jest ich, ale
ale próbował zawsze jakoś się dogadywać. Język ciężki, ale Google Translate robiło wszystko, wiadomo, i dawaliśmy radę w pokoju. Coś, co musiał jakiś, nie wiem, potrzebował jakiejś pomocy, to daliśmy radę. Co się tam przetłumaczyło, wiedziałem, o co mu chodzi, co chciał, i bardzo mile ja wspominam pobyt z jego w Śląsku, a na pewno nie tylko ja, ale całe wtedy, mi się wydaje, środowisko, bo tak jak wspominałem, był bardzo pozytywny, był bardzo dobrym zawodnikiem, jak na naszą ligę. Nie pamiętam, czy ktoś w tamtym czasie mógłby prezentować taki poziom piłkarski. Pobyt Śląsku, Pana pobyt Śląsku zakończył się przed sezonem 17-18 i dołączył Pan do Jagiellonii Białystok, w której co prawda akurat nie grał Pan w pierwszych skrzypców, ale parę meczów udało się zagrać. I ten jeden sezon mógł być bliski od historycznego sezonu dla Jagiellonii, ponieważ skończyło się ostatecznie na drugim miejscu ze stratą 3 punktów do Legii Warszawa, które było też takim podsumowaniem tego cyklu Jagiellonii, która też w tamtym czasie seryjnie kończyła w czołówce bądź na podium nawet rozgrywki ligowe. Jak Pan wspomina swój pobyt w Białymstoku i jaki był główny powód, dla którego nie udało się wówczas wygrać ligi? Powód. Znaczy się, ja też po dłuższej przerwie takiego, no po Śląsku, jak skończyłem Śląsku-Wrocław, gdzie byłem przez dyrektora sportowego wówczas Adama Matyska przekony, byłem zapewniany, że zostanę w Śląsku na kolejny rok, ale się okazało, że po jakimś czasie zmienił plan i musiałem się pakować z Wrocławia i szukać sobie innego pracodawcy. 4 miesiące, można powiedzieć, nerwów, bo nie byłem przygotowany na to, żeby siedzieć tak bezczynnie. Znaczy ja siedzieć bezczynnie nie siedziałem, bo z trenerem wtedy mojego przygotowania motorycznego, Bartłomiejem Sochą i trenerem piłkarskim pracowałem praktycznie codziennie, zawsze byłem przygotowany. No i wtedy zadzwonił do mnie bodajże początek października trener Primel i zapytał się mnie, czy jestem na chodzie. Powiedziałem zawsze, nie zawiesiłem butów na kołku, także zawsze trener mógł na mnie liczyć. Się okazało, że w jakimś stopniu pomogłem drużynie z Białegostoku osiągnąć ten cel. Czegoś musiało zabraknąć, nie wiem, na ten moment, no wiadomo, parę remisów takich głupich zaliczyliśmy, gdzie wiadomo, w ogólnym rozrachunku na koniec tego zabrakło, tak? No, czy nawet te wygrane z Legią, no one potem już nie pomoże. Szkoda, ale mi się wydaje, że to był maks. Miejmy nadzieję, że trener Siemieniec na dzień dzisiejszy zrobi to, może nie teraz, w tym sezonie, a może najbliższym, jak działacze z Białegostoku też wytrzymają ciśnienie i też zaufają trenerowi, bo widać, jest fajna też wizja młodego trenera i w końcu to mistrzostwo przyjdzie, a Białystok naprawdę bardzo sympatyczne miejsce dla piłkarzy, tylko i wyłącznie może się zawodnik skoncentrować na trenowaniu, na graniu w piłkę i oddaniu się całego temu klubowi. Pana kariera piłkarska, tak jak już wracając się trochę do Pana kariery, jest naprawdę warta docenienia, co też potwierdzają te wszystkie mecze w Wiśle Kraków, w Śląsku, pobyt w Turcji, pobyt w Jagiellonii Białystok, ale też na dodatek te 3 mecze w kadrze seniorskiej, narodowej kadrze seniorskiej, które udało się Panu zebrać. No i tak może właśnie w tym kontekście trochę łącząc te 2 pytania w jedno, te 2 kwestie, jak Pan te 3 mecze wspomina, jeżeli chodzi właśnie o kadrę, i taka druga część pytania, czy widzi Pan siebie w gronie najlepszych ekstraklasowych polskich bramkarzy w XXI wieku? Zacznę z tego ostatniego pytania. Znaczy ja nie jestem, nie mam odwagi tego nawet powiedzieć. To są ludzie od tego, można powiedzieć, od robienia jakichś tam analiz, punktacji i czy zaliczam się do takich bramkarzy. Ja muszę powiedzieć, że ja od 15 roku życia dopiero zaczynałem być bramkarzem i to, co ja osiągnąłem, to mi się wydaje, to był maks z tej swojej takiej kariery. Ja nie byłem od najmniej, tych najmłodszych lat szkolony jako bramkarz i swoją taką ciężką pracą, taką chęcią, tą pazernością, tą walką,
przede wszystkim cierpliwością. Doszedłem do tego momentu, jakiego doszedłem i z trenerem Kurdzielem parę razy na ten temat rozmawiałem i zawsze mówi: Mario, ty nie możesz narzekać na to. Wiadomo, zawsze można było coś tam lepiej zrobić, coś jeszcze osiągnąć, na przykład z Wisłą, super puchar zdobyć albo Puchar Polski, tego mi się nie udało, albo zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, tej upragnionej. Ale po tym, jak tak z trenerem Grzegorzem Kurdzielem rozmawiałem, to jednak miał rację i wiadomo, że ambicje zawsze są wyższe, ale nie mam co narzekać. Nie mam co narzekać, bo jednak trochę osiągnąłem i każdemu życzyłbym przynajmniej z połowę tego, czy zdobycie Mistrzostwa Polski, to jest mega przeżycie dla każdego zawodnika. Ale tak jak mówię, byłem pokorny, walczyłem i byłem cierpliwy. I jeszcze to było o... Jeszcze było o te trzy mecze, jak pan wspomina w kadrze. Znaczy się, tak, no tutaj duże... Duży ukłon dla trenera Benhakera, bo to jednak on też wyciągnął do mnie rękę w naprawdę ciężkim dla mnie momencie. Bo też dowiedział się, że na tamten moment, można powiedzieć, i też miałem słabszy moment w klubie, ale dowiedział się, że też w danym momencie moja matka wtedy zmarła. My awansowaliśmy do grupy Ligi Europy w dniu, gdzie na Salonikach wygraliśmy mecz, a ja nie wiedziałem o tym, ale on po paru tych tygodniach wysłał do mnie powołanie, mógł każdego innego bramkarza wziąć na jako tą trójkę, bo wtedy Artur Boruc doznał kontuzji i ktoś tam musiał wtedy pojechać w zamian. No fajne przeżycie, fajne wspomnienia, bo to, jak się później okazało, czy to z Lewem się grało, z Peszkinem, czy z Kubą, czy z chłopakami, którzy naprawdę potem wypłynęli na głęboką wodę, to warto było. Jestem tu w tych kuluarach, mogę tylko i wyłącznie trenerowi podziękować, jak będzie tego wywiadu słuchał, bo nie było okazji. No i cóż, no... Jestem z tego bardzo zadowolony. Też wracając do chwili obecnej, zanim pan zakończył karierę na finiszu, czy tak można powiedzieć, że wstrzymał panu karierę zawodową, jeżeli chodzi o bramkarza, były trzy kluby na samym końcu, GKS Katowice, GKS Jastrzębie oraz Silesia Lubomia z pana rodzinnego miasta. Zatrzymamy się przy tym drugim, gdzie pan jest teraz obecnie jako trener bramkarzy. No właśnie jako trochę inna rola niż do tej pory, niż jako piłkarz. Właśnie tak, jak się panu podoba nowa rola i czy trenował już pan bądź trenuje obecnej chwili bramkarzy, którzy pana zdaniem mogą wypłynąć na bardzo szeroką wodę już w niedalekiej przyszłości? No powiem tak, no ja cały czas tego fachu trenerskiego, trenerskiego się uczę i jestem w trakcie robienia kursu. Dlatego no nie mogę się jeszcze jakoś tak przestawić. Cały czas ciągnie mnie na tą bramkę, czy tam w treningu, czy obojętnie, czy tam jeszcze u mnie w macierzystym klubie próbuję pograć i bo czuję, że zdrowie mi na tyle pozwala, że jeszcze można było coś ze mnie tam wyciągnąć, ale też się muszę pogodzić z tą rolą. Co mogę powiedzieć? No, klub to też GKS Jastrzębie jest klub, wiadomo, z jakimiś tam tradycjami i z klub, w którym no, kibice są wymagający. Wiadomo, po jakimś tam dużym sukcesie, awansie do pierwszej ligi z trenerem Skrobaczem, no, w ostatnim czasie no, nie układało się to po jakiejś tam myśli i ale widać, że w ostatnim czasie, mówię tu gdzieś tak z rok, półtora roku czasu, odpowiednie osoby są na odpowiednim miejscu i w bardzo dobrym, znaczy w bardzo fajnym kierunku to idzie i ja będąc w tych profesjonalnych klubach przez ileś tam lat, przychodząc tutaj prawie 4 lata temu,
Widziałem, jak to wyglądało. Było wiadomo, pompowany balonik na awans do Ekstraklasy, gdzie ten klub no, kompletnie nie był przygotowany. To jakby był awans zrobiony tam, wiadomo, w barażach, to tak samo mógłby z hukiem zlecieć i mógłby się już nie pozbierać. A tak szkoda tego spadku do tej drugiej ligi, ale wierzę w to, że przyjdzie ten moment i fajnie by było zrobić to teraz, po tej rundzie, na tą rundę wiosenną, żeby zrobić ten krok w przód i zmienić ten przebieg tej historii i zacząć iść w tym, piąć się w górę, tak? A jest ku temu okazja, bo niczego nam nie brakuje, wiadomo, jesteśmy w bardzo fajnych warunkach, wiadomo, tu trenujemy, wiadomo, trzeba sobie dobrać tych chłopaków charakterologicznie do drużyny. Nie jest to łatwy, mówię, i tutaj zawód, i łatwe prowadzenie klubu to nie jest łatwe, tak? Ale widać, że mają pomysł. My musimy jako sztab i zawodnicy pomóc im w tym. I wtedy wiadomo, i kibice, i ludzie ze środowiska Jastrzębskiego będą zadowoleni. A co jeżeli chodzi o bramkarzy na ten moment, no, jest... Tutaj Grzegorz Drazik już wiadomo od długich lat jest awansował z tą drużyną. Jest to bardzo doświadczony bramkarz i miał oferty z tego bodajże, co mi wiadomo, i z klubów Ekstraklasy. Nie doszło do tego, do tych transferów, czy w ogóle jakichś tam rozmów, ale moim zdaniem dopóki jest w dobrej dyspozycji, bo tak śmiem powiedzieć, to powinien wierzyć w to, bo nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. Wiadomo, że są jakieś tam wymogi, że ktoś tam, mówimy o wzrostach. Dla mnie wzrost nie jest najważniejszy. Ja też nie miałem dużego wzrostu, ale byłem jak na bramkarza bardzo szybki, zwinny, można powiedzieć rozbiegany. Ja na ten moment też od tych bramkarzy oczekuję, żeby nim byli, bo nie można jakby zrobić takiego lustrzanego, to mówię, odbicia i wymagać od nich tego, żeby się zachowywali tak jak ja, ale jest też Kuba Trojanowski, przyszedł z Legii Warszawa, bardzo ciekawy bramkarz, dużo jeszcze przed nim pracy, ale pokazał w lidze nieraz, że warto na niego liczyć, wszystko zależy też od Kuby, jak to się wszystko potoczy, to jest rywalizacja. Ja się cieszę, że na dzień dzisiejszy z nami mam do wyboru doświadczonych. Grzegorz wiadomo jest bardziej doświadczony, Kuba jednak stażu ma trochę mniej, ale pokazuje taką dorosły już kunszt. I łatwiej mi jest na przykład wybrać, niż nie jestem zwolennikiem młodzieżowca w bramce, bo jednak to jest krzywdzące i wiem, bo odczułem to na własnej skórze. A tak jednak Grzegorz i Kuba mają na tyle zdrową rywalizację, że nie będzie czegoś takiego, że będzie brakowało młodzieżowca w polu i musi bronić może młodzieżowiec na bramce. Teraz młodzieżowcom za dużo się jakby daje wszystkiego, podaje się na tacy, a mało oddają od siebie. Muszą więcej jakby pomóc i wymagać powinni od siebie, ale... No i jeszcze mamy Wiktora. Wiktor jest od niedawna z nami. Bardzo dużo pracy też przed nim, ale... Już pokazał w tych pierwszych, ostatnio z nami dniach, że mogą z niego być ludzie, tylko wszystko będzie zależało od jego podejścia i zaangażowania. No to na samo zakończenie jeszcze pytanie o pana taką drugą pracę, jak mogę to tak nazwać, ponieważ pan w swoim rodzimym mieście Lubomi ma swoją własną siłownię nazwaną Siłką Pawełka. Także czy bierze pan pod uwagę łączenie pracy trenera bramkarzy i trenera personalnego, czy chce to pan jakoś później, można powiedzieć, oddzielić od siebie i pracować jako jeden z dwóch właśnie wymienionych przeze mnie albo trener bramkarzy, albo trener personalny jako wybór,
Czy jednak planuje Pan coś innego? Jakie ogólnie Pan wiąże plany z własną siłownią na przyszłość? Powiem tak, tak, no nie spodziewałem się, bo zainteresowanie jest duże. No i w ostatnim czasie się okazało, że jednak te 300 metrów kwadratowych jednak jest mało i tutaj muszę z tego miejsca też zakomunikować, że weszliśmy razem współpracę z Kamilem Wilczkiem też i bardzo się z tego cieszę, że będziemy mogli być wspólnikami tej siłowni. Będziemy mogli ją rozwinąć bardzo jeszcze obszernie, gdzie ludzie nie będą musieli narzekać na mniej, mało miejsca. Gmina Lubomia jest dużą gminą, prawie 8 tysięcy mieszkańców. I tak jak powiedziałem, nie wspomniałem, że nie spodziewałem się, że będzie zainteresowanie. Dlatego jest w przyszłości taki plan, żeby tą siłownię powiększyć w najbliższym czasie. Teraz to będzie dobór jeszcze nowego sprzętu, gdzie chętnie zapraszam wszystkich do odwiedzenia Siłki Pawełka i sprawdzenia w najbliższym czasie, bo będą zmiany. Jeszcze raz powtórzę, cieszę się, że Kamil w tą współpracę wchodzi. A co w najbliższym czasie, jak to będzie wyglądało? No jestem też prezesem klubu LKS Elieza Lubomia, grającym na stoperze zawodnikiem, także jest tam co robić. Dużo będzie, dużo mam zajęcia, umiem to pogodzić, bo do południa jestem tutaj z trenerem w Jastrzębiu, a po południu od godziny 15 jestem na siłowni, gdzie łączę też to z treningami personalnymi i pomagam ewentualnie osobom, które czasami nie wiedzą, przychodząc na siłownię, od czego zacząć. I cieszę się, że mogę im jakąś tam wiedzę przez te 20 parę lat, 27 lat z różnymi trenerami, trenerów przygotowania motorycznego czy trenerów personalnych coś doradzić, pomóc i bo jest inna jest teraz odbiór, inna jest wiadomo świadomość ludzi. Cieszy się mnie to, że bardzo dużo młodych chłopaków, dużo młodzieży przychodzi do mnie i nakręca się. No i oby tak dalej, czego sobie życzę i wiadomo Kamilowi i Siłce Pawełka, żeby się rozwijała i rosła w siłę. W takim razie to już jest, jeżeli chodzi o ten wywiad, koniec. Ze mną był Mariusz Pawełek, były bramkarz Wisły Kraków, Śląska Wrocław, Jagiellonii Białystok i wielu innych dobrych klubów, obecnie trener bramkarzy w GKS-u Jastrzębie, a także właściciel siłowni Siłka Pawełka. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu. Również wszystkim kibicom, wszystkim tutaj oglądającym. No i też życzę powodzenia w kolejnych wywiadach. Dziękuję. Także było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.